wieczór Państwu. Niedziela, 12 dzień czerwca 2016 roku. Czy tutaj dzisiaj napisze się kolejny odcinek naprawdę pięknej historii polskiego futbolu? Milik. Milik z dystansu. Podniósł jednak piłkę przy tym podaniu Łączyńskiej. Ręka, karny. Nie zareagował arbiter. Kapuska i kapitalna interwencja. Czygowski, Piszczek. Obiega teraz obrońcę rywala, szansa, Milik, nie ma gola, ależ mieliśmy kapitalną, wymarzoną sytuację. Lewandowski, odbita piłka, nie trafił Milik, ale szkoda. Widzimy teraz Washington, goni go Jędrzejczyk, Washington szczęsny nas ratuje, brawo Wojtek! Trzeba powiedzieć, że siedziała piłka na nodze, który no, kilka razy świetnie oskrzydlił. Teraz Błaszczykowski, Milik, yes! Gol! Yes! I gol! Świetna akcja, Grześ krzyknął. Irlandczycy, ale też mają problem z wybiciem. Grosicki obok. Kapustka. Milik opanował piłkę. Milik, Błaszczykowski, Mączyński. Pazdan. Jędrzejczyk. Uwaga, Milik. Piłka wychodzi szczęsny. Zderzenie. Co tutaj się dzieje? Koniec. Koniec. Jest. Jest. Mamy to. 3 punkty w pierwszym meczu finału Euro 2016, pierwszy mecz. Czy to będzie kolejny historyczny wieczór polskiego futbolu? Paryż, Jędrzejczyk do Grosickiego. Grosicki, Boateng, Milik. I to bardzo dokładnie. Draxler, pole karne. Liczyły Miller, Thomas Miller, Niemcy przed szansą. Jest Grosicki, pole karne, Grosicki, szansa, Milik nie trafił. Birchow, Kirsten, Kross, tego metra tylko nogę przystawił. Szyrle, Özil, kapitalnie Fabiański. Grosicki, Müller, strata niepotrzebna, Gomez, Müller, Kross, Fabiański. Jest Özil, teraz dobra akcja Niemców, Hevedes, brawo Pazda. Szyrle, pole karne, Szyrle, Fabiański. Lewandowski, Grosicki, Milik. Ależ niewiele brakowało i koniec! Koniec tego spotkania! Mamy bezbramkowy remis. Brawo Polacy, brawo zespół, brawo Nawałka. 4 punkty po 2 meczach. I już, proszę Państwa, wychodzą reprezentacje Polski i Ukrainy na Stad Velodrom. 12 dzień turnieju Euro 2016. Więc do Milika, Milik, Lewandowski, ależ! Tutaj przestrzeni. Kolejne wejście do środka. No i teraz Budko. Jarmolenko. Zobaczmy, Lewandowski przekazał piłkę Milikowi. Biało-czerwoni. Milik, Piatow. Chowiak. Lewandowski obok. Piłki z konoplianką. Zinchenko, Zozulia, brawo Pazdan. Jeszcze Jarmolenko, zewnętrzna część stopy. Uwaga, Jarmolenko. Bardzo dobre wyjście Fabiańskiego. Jodłowiec. Dobre uderzenie. Brawo. Milik, Kapuska, Lewandowski poszli za akcją. Kapuska, pole karne. Kapuska. Milik. Milik bardzo ładnie znalazł Błaszczykowskiego. Błaszczykowski gol! Jest! Brawo Kuba! 1-0 dla Polski, Kuba Błaszczykowski! W 54 minucie, ależ teraz pokazał tutaj! Rotań, Fabiański! Jeszcze raz Łukasz! Mamy drugie zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Mamy 7 punktów. Nie tracimy żadnej bramki na poziomie fazy grupowej Euro 2016. Niech to będzie wielka sobota polskiego futbolu. Niech ten sen biało-czerwonych drużyny Adama Nawałki podczas Euro 2016 trwa. Proszę zobaczyć, tak prezentuje. Ważne będą te pierwsze minuty, kto tutaj będzie skoncentrowany. Proszę zobaczyć, błąd Dziuru. Pusta bramka, ależ byliśmy blisko. Błaszczykowski, Lewandowski, jest Milik, ale okazja. Z Shakiri nie było Chorągiewki, okazja Szwajcarów, boczną siatkę. Grosicki. Grosicki sam. Grosicki, jeszcze przepuszczenie, Błaszczykowski, tak, jest, 1-0, Kuba Błaszczykowski.
Grosicki miękko w kierunku Milika, jest strzał głową Arkadinie Dżemaili z piód Mączyńskiego, strzał Fabiański! Kiri, ależ niebezpiecznie ta piłka dochodzi, jest! Dziuru, jeszcze nie koniec, poprzeczka! Szwajcarom, teraz Grosicki, kolejna indywidualna akcja, Grosicki, jeszcze Lewandowski, Lewandowski, ależ to spytnieka Szwajcarów, Shaqiri, brawo Fabiański! Rodriguez, ależ kapitalna! Błaszczykowski! 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 Zomer! Rafejlik, Steiner, jeszcze Szwajcarzy, Pazdan! Shaqiri, po 90 minutach mamy, proszę Państwa, remis. Shaqiri na Derbioka, Fabiański! Nie było spalonego, ale... Kopiak, jeszcze Piszczek! Gdzie jest piłka? Wybijają to jest Szwajcarzy! Nieprawdopodobne, ale mieliśmy szansę! Zaczęliśmy o godzinie 15. Jest 17.30 i wciąż gramy. Taka jest rzeczywistość. Lichtsteiner ruszył. Lichtsteiner! 1-0 Szwajcaria. Lewandowski! Lewandowski gol! A może Fabiański? Czeka! Nie ma! Nie ma! To Milik! Ruszył! Milik! Gol! Gol! Shaqiri! Shaqiri! Gol! Trzecią serię, Glik, gol, gol, brawo Kamil, Szer, bardzo Błaszczykowski, Błaszczykowski, tak, 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 brawo Kuba, Rodriguez, gol. No i nadejszła. Jedziemy, panie Tomczył, Krychowiak, mamy to, mamy to, mamy to, jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016, tak. Tak, tak, to jest prawda! Niech ta biało-czerwona przygoda podczas tego Euro trwa dalej. Wraca do lewej strony, przeszła nad Cedrykiem, Grosicki wpada w pole karne, będzie okazja i gol! Gol! Jak to się wszystko zaczyna! Robert Lewandowski czekał, czekał na tego gola, ależ Polska ma otwarcie ćwierćfinału! Nieprawdopodobny start! To jest właśnie cały Kamil Grosicki. Wydaje mi się, że podanie Piszka nie było na tyle dokładne. Piłka przyspieszyła, źle obliczył, jak zrobi kozioł. Lewandowski, Lewandowski, Pepe wbiegł przed Pepe Lewandowski, Patricio. Widzimy, znowu zmuszamy do błędu Portugalczyków. Świetne przepuszczenie, rozegranie, ależ to pięknie zagraliśmy. Renato Sanchez na nim, odegranie Renato Sanchez. Co tutaj się wydarzyło? Renato Sanchez, 19 lat, wielki talent, blisko 40 milionów euro zapłacone przez Bayern, a za chwilę sobie zobaczymy tę smutną historię. Przed naszego obrońcę Ronaldo, Ronaldo Fabiański, wysoko tutaj odzyskujemy piłkę, Piszczek, szansa Milik, Carvalho do na niego, na nim mija ta piłka Glika, Ronaldo, czy piłkę przyjmuje, jeszcze strzał obok bramki Fabiańskiej, Carvalho, Fabiański, Lewandowskiego, ależ mamy szczęście. Ale ważna interwencja tu Artura, musiał zaryzykować, bo jeżeli piłka weszłaby do Ronaldo, zobaczmy, byłby sam na sam, niewiele brawo brakowało. Jędrzej, brawo, brawo Jędrzej, Moutinho, Ronaldo, mecz się jeszcze nie skończył, kalimaty już na murawie, chwila przerwy i wracamy na dodatkowe 30 minut. Cedric, Nani, oderwał się tam Lewandowski, Milik! Lewa noga, po raz drugi będziemy w tej fazie pucharowej decydować o tym, czy grać będziemy dalej, czy zostaniemy tutaj we Francji. Konkursem judo kontra Fabiański. Ronaldo! 1-0 Portugalia. Kilkumetrowy rozbieg, jeszcze ręce na biodrach, głęboki oddech, ruszył. Lewandowski pewnie! Tak! Sanchez czy Fabiański? Renato Sanchez! Ależ pewnie. Kępkę trawy, może trochę ziemi z buta. Milik. Milik! Bardzo pewnie! Tak! 2-2! Moutinho czy Fabiański?
Moutinho zrobi te kroczki, Moutinho bardzo pewnie. Wszystkie rzuty karne. Tylko ten karny. Kamil Glik. Pewnie, tak! 3-3. Chodzi na nogach Fabiański. Nani. Pewnie. Poprawił te ziemię dookoła piłki. Błaszczykowski. Quaresma wyliczył te kroki. Quaresma. Portugalia jedzie do Lyonu. Głowa do góry, panowie. No to jest tylko sport. Były fenomenalne emocje. Na tym konkursie rzutów karnych przegranym dzisiaj z Portugalią kończy się ten turniej. Ale nie kończy się ta drużyna. Nie kończy się przygoda tego trenera. Bo ten zespół pokazał w tym turnieju, że był dobrze przygotowany, że był grupą.